panie burmistrzu, prawie po półrocznej, chyba po dłuższej nawet ciszy w eterze dotyczącej roszczeń państwa tarnowskich odnośnie nieruchomości koneckich, znów sprawa została odgrzana. W jednej z lokalnych gazet ukazał się artykuł, gdzie podobno państwo tarnowscy obciążyć chcą Skarb Państwa i starostwo kwotą ponad 11 milionów za bezumowne korzystanie z tych nieruchomości przez 10 lat, bo tyle im pozwalają przepisy, żeby tutaj mieć roszczenia. 10 lat, czyli za okres od 2000 roku do 2011. Ale to jest jakby problem Skarbu Państwa i starostwa. Natomiast pana również chciałem o pewne rzeczy z tym związane zapytać. Otóż, o ile dobrze pamiętam, pierwsze negocjacje z państwem tarnowskim na życzenie, na prośbę pana rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Czy do tych negocjacji zostali zaproszeni również przedstawiciele Skarbu Państwa, Starostwa Powiatowego i Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ to również są jakby podmioty, które no, w tym procesie uczestniczą. Panie redaktorze, zaczynając od początku, bo wstęp był długi, natomiast tak naprawdę wstęp, czyli to roszczenie, o którym pan wspomniał teraz, nie dotyczy gminy. Gmina wszystkie swoje sprawy związane z nieruchomościami rodziny Tarnowskich uregulowała w trakcie negocjacji, które toczyły się od stycznia 2011 roku. A negocjacje dotyczyły tak jakby trzech elementów. Pierwszego elementu, czyli najważniejszego, wykupu tych nieruchomości, aby wreszcie gmina Końskie i mieszkańcy czuli się pewnie i mieli zapewnione miejsce do spacerów, ale także miejsce w urzędzie do właściwej obsługi. Dotyczyło to przedszkoli, dotyczyło to szkoły, dotyczyło to terenu ZGM-u i ogródka Jordanowskiego. My podzieliliśmy te nasze negocjacje na dwa etapy, czyli pierwszy etap związany z najważniejszą sprawą, czyli szkołą i przedszkolami, a także ogródkiem Jordanowskim. I to zakończyliśmy jako jeden z pierwszych elementów, negocjując cenę 2 200 000 za konkretną rzecz, czyli za nieruchomości. Gmina Końskie zakupiła to za 2 200 000 zł. I jednocześnie zapewniliśmy sobie w trakcie tych negocjacji, że rodzina Tarnowskich zrezygnuje z roszczeń wobec gminy za bezumowne korzystanie. Czyli należałoby rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest własność, czyli zakup własności, a druga rzecz jest żądanie rodziny Tarnowskich o zapłatę odszkodowania za to, że korzystaliśmy z tego, mimo że nie byliśmy tego właścicielami. I gmina Końskie w akcie notarialnym zapewniła sobie, że rodzina Tarnowskich wobec gminy, bo ja jako burmistrz byłem upoważniony do tego, żeby dbać o interesy gminy, czyli o sprawy, które dotyczą nas, miasta i gminy Końskie, a nie sprawy związane ze starostem, spółdzielnią mieszkaniową czy innymi podmiotami, które mogły być stroną w roszczeniach z rodziną Tarnowskich. Więc myśmy sobie w tych negocjacjach to zapewnili. Druga część negocjacji dotyczyła pozostałej części zespołu parkowo-pałacowego, czyli dwóch skrzydeł pałacowych, terenu ZGM-u, części parku, gdzie tu jesteśmy stuprocentowym właścicielem, jak również drugiej części parku, tam gdzie znajduje się Egipcjanka i Świątynia Grecka, gdzie jesteśmy współwłaścicielem, nie z wyboru, chciałbym podkreślić, tylko z narzuconej woli państwa Tarnowskich, bo przybywając na negocjacje oświadczyli, że dzień wcześniej sprzedali udziały w części tej nieruchomości prywatnemu właścicielowi. Więc my cały czas byliśmy zainteresowani całością tej nieruchomości, no ale nie mieliśmy wpływu na to, że właściciel sprzedał wcześniej część tych nieruchomości. I w trakcie tych dalszej części negocjacji również zapewniliśmy sobie zakup konkretnej nieruchomości za konkretną wartość. Jak również zapewniliśmy sobie to, że nie będziemy płacić odszkodowania za bezumowne korzystanie,
a także na pierwszych negocjacjach styczniowych uzyskaliśmy zapewnienie, że jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, to także nie będziemy płacić czynszu za ten okres, kiedy wyrok stał się prawomocny. Więc można powiedzieć, że zapewniliśmy sobie wszystkie trzy elementy związane z bezpieczeństwem gminy, czyli nie płaciliśmy za wynajem, nie zapłaciliśmy pieniędzy za odszkodowanie, za bezumowne korzystanie i zakupiliśmy konkretną nieruchomość, która na zawsze będzie naszą własnością, własnością mieszkańców miasta i gminy Końskie. Trzeba dodać też, że pieniądze, czyli wydane pieniądze za bezumowne korzystanie, gdyby nam się nie udało z tych roszczeń zrezygnować, to są pieniądze wydane, można powiedzieć, w powietrze, bo nic materialnego z nich nie zostaje. To jest odszkodowanie zapłacone za coś, co odbyło się wcześniej, czyli za korzystanie z tych nieruchomości. Więc tak sprawa wyglądała. Na pierwsze negocjacje zostali zaproszeni przedstawiciele starostwa powiatowego. Oczywiście przybyli na to spotkanie i rozmawialiśmy na różne tematy. Przede wszystkim nas jako gminy interesował temat związany z negocjacjami w sprawie zespołu parkowo-pałacowego, bo tutaj mieliśmy swoją siedzibę, jak również no, z negocjacjami na temat zejścia z tych roszczeń i niepłacenia czynszu. Więc to były trzy elementy i ja odpowiadałem za sprawy związane z negocjacją w sprawie gminy. Natomiast starostwo powiatowe, i tu trzeba by im zadać pytanie, w jaki sposób realizowali te swoje założenia, które mieli do zrobienia czy do zrealizowania z rodziną Tarnowskich, bo tak naprawdę no to ich sprawa. Tak? Ja nie mogę powiedzieć, czy w przypadku starostwa toczyły się rozmowy dalej, czy się nie toczyły, w jaki sposób się umawiali co do tych roszczeń, czy się umawiali, czy się nie umawiali, czy zawarli umowy, czy nie zawarli umowy, bo my nie jesteśmy stroną w tym roszczeniu, w tym przypadku. Tak, ale ja pytałem pana, panie burmistrzu, jeszcze o to, czy ten temat dotyczący właśnie tych roszczeń rodziny Tarnowskich o bezumowne korzystanie z tych gruntów, z nieruchomości, czy był również na tym pierwszym spotkaniu styczniowym poruszany i czy delegacja, bo to tak można powiedzieć, starostwa powiatowego, tam były trzy osoby, zdaje się, uczestniczyły w tym spotkaniu, czy oni opuścili to spotkanie przed czasem, czyli państwo żeście jeszcze rozmawiali, negocjowali, a oni wyszli, a jeśli tak, to jaki był powód tego, że opuścili? Panie redaktorze, no trzeba by zapytać no uczestników tej delegacji ze strony starostwa powiatowego, jaki był powód i jak ich rozmowy toczyły się dalej, bo każdy zabierał głos w swojej sprawie. My zabieraliśmy głos w sprawie wykupu, zejścia z roszczeń i spraw związanych z bieżącymi umowami za dzierżawę. Natomiast z tego, co ja pamiętam, to starostwo powiatowe rozmawiało z rodziną Tarnowskich na temat umowy za korzystanie z tej nieruchomości i z tego co wiem, to taka umowa została zawarta, ale nie znam szczegółów, co oprócz spraw związanych z wynajmem nieruchomości znajdowało się w zapisie tej umowy, jak również jak dalsza część tych negocjacji, bo tak jak wspomniałem, naszym zadaniem, czyli zadaniem burmistrza miasta i gminy Końskiej w imieniu naszych mieszkańców, było wynegocjowanie spraw związanych z miastem i gminą Końskie. Starostwo powiatowe jest niezależną jednostką i oni prowadzili pewnie swoje rozmowy, ale mnie nic na ten temat nie wiadomo. Panie burmistrzu, przystępując do tych negocjacji na tej pierwszej rozmowie z przedstawicielami i z panem Tarnowskim, wiedzieliście już państwo o tym, że również jest problem dotyczący jakby rekompensaty finansowej, zapłaty za 10 lat wstecz, jeśli chodzi o bezumowne korzystanie z tych nieruchomości. To by oznaczało, że państwo tylko mieliście taką wiedzę, a ci pozostali uczestnicy tych negocjacji mogli o tym nie wiedzieć i dlatego po prostu przedstawiciele starostwa no, jakby nie dokończyli tego problemu, czy go w ogóle nie zaczęli. Panie redaktorze, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
dotyczył tak jakby trzech stron. Skarbu Państwa, czyli Starostwo Koneckie, Gmina Końskie i Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, bo taki dokument żeśmy otrzymali. Na pierwszym posiedzeniu sądu był obecny w imieniu Gminy Końskie pan Jacek Krakowiak, który nas reprezentował, i Gmina Końskie nie wyraziła wtedy zgody na zaakceptowanie tej próby ugodowej. Za chwilę pan Jacek też powie w tej sprawie, bo był obecny na tej rozprawie. Natomiast dalszą częścią naszych działań było dokończenie tego problemu i zawarcie tej ugody przy okazji negocjacji, które toczyliśmy w sprawie wykupu, i myśmy to zakończyli. Panie Jacku, pan uczestniczył w tej rozprawie. Proszę powiedzieć, jakie było wasze stanowisko i czy uczestniczyli pozostali ci, którzy zostali tutaj jakby poproszeni czy wezwani do tej ugody, tak, do zawarcia ugody? Stanowisko gminy było jednoznaczne. Gmina odmówiła zawarcia ugody takiej treści, jak w tym wniosku zostało zaproponowane. Wtedy, w czasie tego posiedzenia sądu, również reprezentowane było starostwo powiatowe, a także spółdzielnia mieszkaniowa, i wszystkie te podmioty nie wyraziły zgody na zawarcie ugody o takiej treści, jaką zaproponowano. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.